Dzisiejsze rozważanie z cyklu rozważań z życia Jezusa oparte będzie na pierwszym i trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, a będzie omawiać tego, który poprzedzał dzieło ewangelizacyjne naszego Pana Zbawiciela, a więc dzisiaj przypomnimy sobie postać Jana Chrzciciela i będziemy starali się wydobyć to, co cenne właśnie, jeśli chodzi o życie, działalność tego człowieka. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, sprawozdaje dosyć szczegółowo, podaje nam dosyć sporo informacji, jak to było już od początku z narodzeniem Jezusa narodzeniem Jana Chrzciciela. A to narodzenie, podobnie jak narodzenie Jezusa, było dosyć interesujące, ciekawe. Niebo w szczególny sposób zainterweniowało i zaznaczyło narodziny tego człowieka, co miało też zapewne w jakiś sposób przygotować ludzi, którzy dowiedzieli się o tym wszystkim, a Bóg to jeszcze zaznaczył specjalnymi wydarzeniami, można powiedzieć cudami. Więc ludzie byli jakby później już przygotowani, że ten oto człowiek, to najpierw małe dzieciątko, jest przygotowane przez Boga do szczególnej misji, którą miało prowadzić. Jak to było z narodzinami Jana Chrzciciela? Darujcie, że nie będziemy czytać tutaj całego rozdziału pierwszego. Ja też lubię opowiadać Słowo Boże, więc posłuchacie opowieści takiej skrótowej. A więc Słowo Boże sprawozdaje, że był pewien kapłan o imieniu Zachariasz, tak? Razem ze swoją żoną Elżbietą, Słowo Boże mówi, że byli ludźmi pobożnymi, bogobojnymi. No ale jak to nieraz bywa, już nie pierwsza para w historii biblijnej, mieli pewne zmartwienie, które ciągło się za nimi przez wiele, wiele lat. Byli podeszli już w latach, w tamtym czasie, gdy historia opowiada, ale nie mieli potomstwa, nie mieli dzieci. A to dla niektórych rodzin jest bardzo ważne, prawda? A myślę, że jeszcze w starożytności to tym bardziej to było ważne. Odbierano to w ten sposób, że dzieci, że rodziny obdarzone dziećmi to są szczególnie błogosławione. Zresztą Biblia też tak to mówi, prawda? Że dzieci to jakby taka strzały w ręku wojownika, tam o synach możemy przeczytać, prawda? A więc na pewno jest to radość, pewne wyzwanie, pewna odpowiedzialność. No a z drugiej strony jakaś może taka perspektywa, też wizja przyszłości, przedłużenia rodu. No i oni też, Zachariasz razem z Elżbietą pragnęli mieć syna, modlili się o to. Być może wspominali te znane przecież historie biblijne, które on jako kapłan na pewno znał, jako wierzący w Boga, gdzie dawniej pewne osoby modliły się o dzieci i to te modlitwy zostały wysłuchane. Potrafimy wspomnieć te osoby, te rodziny, które nie miały dzieci, a później się te dzieci pojawiły w historii biblijnej? Pierwsze. Tak, a Abraham z Sarą, dalej. Izaak i Rebeka też były problemy. Jakub z Rachelą też przez długi czas nie mogli mieć dzieciaków, tak? No tak, no, on miał, a kłopotów to dopiero miał z tymi dziećmi, z żonami szczególnie, prawda, gdzie ten dom to był takim chyba kłębowiskiem emocjonalnym. No dobrze, ale dalej jeszcze wspomnieliśmy Annę, prawda, to była żona Elkany, tak, dobrze mówię? Matka Samuela, tak, i to dziecko też było wymodlone, tak? Samson? Samson, tak.
Ale czy oni nie mieli długo dzieci? Tego, a tak? Też tak było. Zatrzymał się Elizeusz. Tak, tak. Ta kobieta z szumem, prawda? A więc sporo jest tych historii w Biblii. No i Zachariasz z Elżbietą jest kolejną taką parą, którzy wołali do Boga o to, aby mogli mieć też potomstwo. No i zdarzyło się coś takiego według sprawozdania ewangelicznego, że Zachariasz odprawiał ceremonię w pierwszym przedziale świątyni, w miejscu świętym. No i wtedy ukazał mu się anioł pański. My nawet znamy imię tego anioła, bo był to Gabriel, ten sam, który później przybył do Marii, a wcześniej przybył, według historii biblijnej, po raz pierwszy spotykamy się z jego imieniem w Księdze Daniela, tak? A więc on był takim aniołem chyba do szczególnych zadań, do szczególnych kontaktów z ludźmi. No i tu także właśnie ten anioł przybywa. No i jak to zwykle, najpierw ludzie są przestraszeni, gdy spotykają się z wysłannikiem nieba, ale później otrzymują słowa pokoju. Nie bój się, Zachariaszu, będziesz miał dziecko razem z Elżbietą. Przybyłem, aby ci to objawić. Wasze modlitwy zostały wysłuchane. No i tutaj okazuje się słabość Zachariasza. Ten człowiek taki pobożny, nawet tu byśmy mogli przeczytać o nim, że był sprawiedliwy, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Tak mówi pierwszy rozdział, werset 6. I ten naprawdę taki nienaganny, pobożny człowiek, w tym momencie tak jego wiara już widzimy osłabła. No i ma wątpliwości, no bo ja jestem stary, żona jest w podeszłym wieku. Jak się to stać może? Oj, ty człowiecze, który tyle znasz historii biblijnych na ten temat, które przed chwilą żeśmy wymienili, ty nie wiesz, jak to się ma stać? No i niebo mu taką, można powiedzieć, używając ludzkiego słowa, karę za to dało. Ta kara w sumie to chyba była błogosławiona ostatecznie, bo kiedy przemówił po pewnym czasie, no to dla wszystkich to był znak, prawda, kolejny. Najpierw, że za nie mówił, to był pierwszy znak, a później, kiedy przemówił, to był kolejny znak, kiedy się już Jan, bo tak miał nakaz, żeby tak nazwać swojego syna, kiedy się już Jan urodził, no i miał być obrzezany, no to wtedy właśnie otwarły się usta Zachariaszowi, no i wypowiedział pewne proroctwo. Myśmy przeczytali takie proroctwo, które dotyczyło właśnie szczególności Jana Chrzciciela. Najpierw wysławia Boga, błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. A więc mówi już o Jezusie Chrystusie. A o swoim synu w 76 wersecie podaje. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. A więc dowiadujemy się już tutaj konkretnie, jaki plan względem Jana ma niebo, że miał jakby przygotować drogę Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, który był mniej więcej młodszy od Jana, o ile? Kolejna zagadka biblijna dzisiaj. Około 6 miesięcy, pół roku była różnica pomiędzy wiekiem Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa. Chociaż byli spokrewnieni, mieszkali w różnych częściach kraju, a więc prawdopodobnie nie znali się osobiście, dopóki się nie spotkali, kiedy Jezus był chrzczony właśnie przez Jana w Jordanii. No i tyle, jeśli chodzi o narodzenie Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był wychowywany w szczególny sposób. Gdzieś troszkę w takim
w takim rejonie pustynnym, pustkowie, nie za wiele tam było ludzi. On też chyba był na początku takim jako młodzieniec samotnikiem, gdzieś często przebywał na pustkowiu. A jeśli chodzi o styl życia, to wiemy, że podobnie jak wcześniejsi Nazarejczycy, on także nie używał. Czego nie używał? Tak, nie pił alkoholu. Tak na marginesie jeszcze tej wystawy biblijnej. Tam mamy taki dział poświęcony Biblii Polskiej. I jest ciekawe, że Władysław Jagiełło, król Polski, miał kilka żon. One mu umierały. Pierwsza była Jadwiga. A z Jadwigą związany jest psał też floriański, tak uważają uczeni. A kolejna żona, Zofia Holszańska, była osobą, która zleciła Władysławowi, może niekoniecznie Władysławowi, ale ona zleciła wydanie pierwszego polskiego w języku polskim egzemplarza Pisma Świętego, tak zwana Biblia Królowej Zofii. Ale ten to Władysław był wyjątkowym władcą, bo nie pił alkoholu. Jest taka ciekawostka właśnie o Władysławie. Ci, którzy uważnie oglądali film Krzyżacy, to tam też jest to wzmiankowane, bo na jednej z uczt krzyżackich, a wiemy, że tak przynajmniej to w wersji filmowej jest przekazane, że uczty na zamku w Malborku to były jakie? No, takie, że huczne tam było, prawda? A jadła to było tyle, że jak tam zjedli danie jakieś, to zwijano cztery rogi długiego obrusu, no i to wszystko tak sprzątano, a pod spodem był kolejny obrus i błyskawicznie kolejna zastawa się pojawiała. No, ale dowiadujemy się, że jeśli chodzi o naszego króla, to nie pił alkoholu. Był jeszcze jeden taki król, który nie pił alkoholu, ale to dla ciekawych może po nabożeństwie, który to był. W każdym bądź razie mnie się wydaje, że dzisiaj by taki przykład się przydał też. A więc Jan Chrzciciel nie używał alkoholu. W ten sposób był przygotowany do Boga, do swojej szczególnej misji. I kolejne sprawozdanie, na które chcemy zwrócić uwagę, to fakt, że Maria, która też dowiedziała się o swojej szczególnej ciąży za sprawą Ducha Świętego, odwiedziła Elżbietę, no i te kobiety mogły się przez kilka miesięcy cieszyć wspólnie właśnie z tych wyjątkowych historii, które były związane z objawieniami, które te kobiety miały, szczególnie, że Elżbieta potrafiła prorokować, była z natchnienia Ducha Świętego, wyjawiła, że wie o tym, że ciąża Marii jest wyjątkowa i to dziecię Marii, które urodzi Maria jest wyjątkowe. No oczywiście Maria także miała wizję anioła Gabriela i to było coś wyjątkowego, że te dwie pobożne niewiasty mogły przez pewien czas być razem i się wspierać. W trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, i to już bym bardzo was prosił, abyśmy to wspólnie otworzyli, dowiadujemy się, co się działo, gdy Jan Chrzciciel już był dorosłym mężczyzną, miał około 30 lat. No i tutaj dowiadujemy się, co następuje. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, z arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów.
jak było napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie popierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swoich rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka od sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Może wystarczy? A więc dowiadujemy się, w jakim czasie Jan Chrzciciel rozpoczął swoją misję. Możemy powiedzieć, że doszło go słowo Pana, Bóg w jakiś sposób szczególnie do niego przemówił, zrozumiał, że nadszedł jego czas, a działo się to, tak jak sprawozdaje ewangelista, w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Ten werset jest o tyle ważny, że on pozwala nam w ogóle umieścić w czasie działalność Jana Chrzciciela, a co za tym idzie, także działalność Jezusa Chrystusa. Dlatego odczytujemy, że to był mniej więcej 27-28 rok naszej ery, bo na ten właśnie rok przypada, na te lata przypada 15 rok panowania cesarza Tyberiusza, a więc jest to dla chronologii biblijnej bardzo ważna wypowiedź. Są tutaj wspomniani pewni władcy, te tak zwani tetrarchowie, namiestnik Judei, Poncjusz Piłat, no to tego, tą postać znamy dobrze z Ewangelii. Wspomniani są też tetrarcha galilejski Herod, inaczej też zwany królem Herodem. I Tureja, Trachonia, Abilena to są wspomniane. Tak dla porządku ja wynotowałem sobie, że są to rejony, w zasadzie to jest rejon Damaszku, to jest ta Abilena, a ta i Turea i Trachonia to tak na pograniczu Galilei, Syrii i Jordanii, tak gdzieś rejony za Morzem Galilejskim. No, można te informacje dzisiaj stosunkowo łatwo zdobyć przy pomocy chociażby internetu. No, dowiadujemy się też, że już wtedy Annasz, a po nim Kajfasz sprawowali swoją służbę arcykapłańską. Byli tymi pierwszymi, najważniejszymi spośród kapłanów, którzy przewodzili tej grupie urzędników bożych, tak możemy ich nazwać, kapłanów, którzy sprawowali służbę w świątyni. No i dowiadujemy się o misji Jana Chrzciciela, o rejonie działalności, a więc była to
kraina nadjordańska. Jan działał wzdłuż Jordanu. No, Jordan płynie od Galilei, kiedy wypływa, powiedzmy, z Jeziora Galilejskiego, aż do Morza Martwego, czyli środkowa i południowa część Izraela, ale ta wschodnia strona, prawda? Nie nadmorska tutaj od Morza Martwego, ale wschodnia strona. Tam był rejon szczególnej działalności Jana Chrzciciela. On prowadził działalność jako taki kaznodzieja wędrowny. Przyjął praktykę chrztu. Sam tego nie wymyślił. Już by wcześniej ten chrzest był praktykowany przez niektóre grupy religijne żydowskie jako taki akt inicjacji, prawda, dla kolejnych osób, które przystępowały do danej grupy. A Pismo Święte nazywa ten chrzest, który praktykował Jan, chrztem jakim? Chrztem upamiętania, chrztem nawrócenia, odnowienia swoich relacji z Bogiem, tak byśmy mogli to powiedzieć, prawda? Jan Chrzciciel widział swoją misję jako wypełnienie proroctwa z Księgi Izajasza, gdzie wyraźnie czytamy, że ten, który miał tą działalność prowadzić, miał głosić szczególną misję, prawda? Może to być pewna trudność, o co chodziło w słowach, gdy padł, ma być wypełniony, góra i pagórek zniesione, to co krzywe ma być wyprostowane, a nierówne wygładzone. My wiemy być może, ale nie wiem czy wszyscy, że to są słowa związane z tym, że w dawnych czasach, kiedy władca przybywał do danego rejonu swojego kraju, to właśnie ekipa drogowa, tak byśmy ją nazwali, występowała wtedy po to, żeby król mógł wygodnie podróżować. Przygotowywano nawet drogi, prawda? Nie to się kojarzy, darujcie, że tutaj taką sugestię, no ale za dawnych czasów też był taki rządca Polski, który jak gdzieś przyjeżdżał, no to wtedy było generalne pucowanie, sprzątanie. Niektórzy się śmieją, że nawet trawniki malowali, prawda? Bo wszystko musiało być odpowiednio przygotowane na jego przyjazd. I zdaje się, że on był też bardzo popularny tutaj na terenie Sosnowca. Także to był ten... Tak. No, niekoniecznie to wszystko było złe, prawda? Bo taka mobilizacja jest potrzebna. Tak też działało w dawnych czasach przybycie króla, który właśnie mobilizował lokalnych urzędników do tego, żeby się wzięli za robotę, prawda? To, co zawsze powinno być zrobione, no to przynajmniej na czas przybycia króla było to wszystko poprawiana, a więc drogi także musiały być w odpowiednim stanie. No i tak też to proroctwo wykorzystuje, że oto nadchodzi król, władca i ludzie muszą się przygotować, aby się z nim spotkać, a szczególnie tutaj chodziło o wnętrze człowieka, prawda? Nauka Jezusa, jeśli chodzi o duchowy poziom rozwoju, była na takim poziomie, że człowiek o nastawieniu światowym, to on to traktował jako nic. To było dla niego zbyt abstrakcyjne, prawda? Dopiero człowiek, który już doświadczył więzi z Bogiem, mógł łatwiej to wszystko, co Jezus przedstawiał, zrozumieć i przyjąć. No i tutaj dowiadujemy się, że Jan Chrzciciel był taki surowy, jeśli chodzi o słowa, które używał. Dosyć ostro przemawiał. Chyba współczesnym kaznodziejom to tego brakuje. Ale Jan Chrzciciel, i wiemy, że też Jezus czasami, to potrafił dosyć ostro, prawda? Jak na przykład tutaj plemię żmijowe. Drodzy bracia i siostry, plemię żmijowe, gdybyśmy tak mówili, nie?
Ale może by dzisiaj też czasami tak warto, chociaż żeby wzbudzić zainteresowanie, użyć takich słów. No i on tutaj dosyć jednak poważne słowa. Nie wyobrażajcie sobie, że jesteście z rodu izraelskiego, bo to nie w tym jest klucz do zbawienia. Klucz zbawienia jest w tym, żeby żyć życiem tego ojca wiary Abrahama, żeby brać z niego przykład dobry, bo samo pochodzenie to jeszcze nic. Nie? I ludzie na ogół, tak przynajmniej tutaj Łukasz sprawozdaje, byli poruszeni tym, co Jan Chrzciciel mówił. Nawet dowiadujemy się, on wędrował nad tym Jordanem, ale ludzie też do niego przychodzili. Był widocznie takim kaznodziejem, który trafiał do serc ludzi. No i oni do niego przychodzili, więc nieraz to były tłumy. Mimo że pusty rejon, popatrzcie, jak dobrego kaznodzieje to znaleźli nawet na pustyni, prawda? A więc chociaż cudów nie czynił. Jan cudów nie czynił, prawda? Nie dla cudów do Jana przychodzili ludzie. Więc to świadczy, że też lud był głodny takiego autentycznego Słowa Bożego w tamtym czasie. No i oni przychodzili. I to, co Jan mówił, powodowało, że zadawali sobie takie pytanie, no dobrze, no to co ja mam czynić? Jak skorzystać z tego, co Jan mówił? I mnie się to, co Jan mówił, bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że on mówił też praktycznie, prawda? No, rób to, co masz w swojej mocy. Jak masz czegoś więcej, a widzisz, że komuś brakuje, to podziel się. Nie bądź samolubny, nie myśl egoistycznie. No, przychodzili ludzie, którzy niekoniecznie cieszyli się szacunkiem ludzi, bo to celnicy byli troszkę tak uważani za kogo? Za takich współpracowników, kolaborantów byśmy mogli powiedzieć, prawda? A nawet może niektórzy ci bardziej radykalni to uważali ich za zdrajców. Nie? No więc co my mamy czynić? On ich nie potępił za ich służbę, ale mówi: uważajcie, ja wiem, że wy macie takie możliwości, że coś tam możecie nieuczciwie sprawozdać czy pobierać dodatkowe jakieś opłaty czy łapówki, żeby uniknąć wyższej opłaty. Macie swoją służbę sprawować uczciwie. Według tego, jak jest ustalone, to tak macie tą służbę prowadzić. Ja muszę powiedzieć o swoim takim doświadczeniu. Gdy ja zacząłem Biblię czytać, a miałem wtedy około 18, no tak plus minus lat, kupiłem sobie to mój pierwszy egzemplarz Pisma Świętego i przeczytałem ją tak całą. Czytałem w wakacje. No nie, chyba w wakacje nie przeczytałem całej, ale ostatecznie udało mi się całą przeczytać. I moje wrażenie było takie, no ja to jestem takim chrześcijaninem niedzielnym, bo w niedzielę chodzę do kościoła, tak już byłem z dzieciństwa nauczony, ale tak na co dzień to się tym chrześcijaństwem za bardzo nie przejmuję. A tak z tej Biblii by wynikało, że Panu Bogu to trzeba służyć całym sercem. I że widocznie Duch Święty też jakoś pracował i dawał mi takie światełko, co mógłbym zmienić. Nie? No przede wszystkim nie powinienem kłamać. Jak coś mówię, to mam mówić prawdę, a nie kogoś tam okłamywać, oszukiwać. To już było pierwsze takie małe, praktyczne zastosowanie. Drugie, że nie wolno używać brzydkich słów, nie wolno przeklinać. A młodzież, wiecie, uczy się tych rzeczy dosyć szybko. Więc przestałem przeklinać. Później przestałem w szkole ściągać. Kiedy były jakieś sprawdziany, klasówki, to ja rozumiałem, że muszę być uczciwym chrześcijaninem. Nie byłem jeszcze wtedy adwentystą dnia siódmego. A Słowo Boże oddziaływało, zmieniało tak te małe, takie proste rzeczy, które człowiek jakby na co dzień mógł stosować w swoim życiu.
I coś podobnego mi się wydaje, mówił Jan Chrzciciel, prawda? Że w waszym codziennym życiu bądźcie ludźmi, którzy naprawdę religię traktują poważnie. Na pewno też coś mówił i na temat łączności z Bogiem, modlitwy, Słowa Bożego. No, to wszystko, co także my dzisiaj mówimy. No, a przede wszystkim w jego kazaniu było tak, że słuchajcie, zbliża się czas. To już nie przelewki. Żaden człowiek nie zna swego kresu, ale tutaj już nie o to chodzi. Zaraz po mnie przyjdzie ktoś, kto jest większy ode mnie. Te proroctwa, które czytacie w Starym Testamencie, no oni to nie nazywali Stary Testament, nazywali to Pismem, czy no dzisiaj też używamy Biblia hebrajska, takie określenie. Oni mówili Pisma, to było takie najprostsze określenie tych świętych ksiąg. To wszystko, co tam jest napisane o tym, który ma przyjść, to się wypełni, więc przygotujcie się na to. No i ma miejsce szczególne wydarzenie, o tym jeszcze będziemy, myślę, osobno mówić, gdy Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, został przez niego ochrzczony. Wiemy, że Jan doznaje jakby też takiego objawienia. Mówi, nie, ja nie będę ciebie chrzcił, to raczej ty mnie ochrzci. Nie? To musiał mieć takie od Boga jakieś światło, myśl taka, prawda? Być może dostrzegł w osobie Jezusa też jakieś szlachetne rysy człowieka doskonałego, niewinnego i dlatego tak zareagował. No ale ostatecznie wiemy, że na prośbę Jezusa Jezus został ochrzczony, ale później oni poszli swoimi drogami. Aha, jeszcze przed ludźmi wiemy, że Jan złożył świadectwo o Jezusie, prawda? Jakimi słowami? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mówił także, że na Jezusa stąpił Duch Święty w postaci gołębicy. A więc Jan Chrzciciel wiernie tutaj też to, co zostało mu objawione, powiedział o Jezusie. No i wyobrażał sobie, że to jest właśnie ten Mesjasz. Gdy ja przeczytałem tą historię spotkania Jana Chrzciciela z Jezusem, to zastanowiłem się, no jeśli jeden był sługą Bożym, drugi był sługą Bożym, dzieło Boże wykonał, to dlaczego oni nie zjednoczyli swoich wysiłków i nie zjednoczyli swoich działań, powiedzmy razem, prawda? Bądźmy razem, prowadźmy razem swoją misję, będzie nam raźniej. Ale jednak każdy jeszcze przez jakiś czas, dopóki Jan Chrzciciel nie został uwięziony, prowadził oddzielnie swoją działalność. Nie mam na to jakiejś gotowej odpowiedzi z stuprocentową pewnością. Widocznie niebo uznało, że tak będzie lepiej. Jan prowadził dalej swoją działalność. Jezus zgromadził tych 12 uczniów. Na początek to ich relacje z Jezusem nie były takie, że oni chodzili z Nim non-stop cały czas. Później to było bardziej ścisłe, dopiero po powołaniu w Galilei. Ale wtedy już w Judei, bo to pierwsze spotkanie miało w Judei, niektórzy z uczniów Jana Chrzciciela, my nawet potrafimy powiedzieć, którzy, to był młody Jan, tak, i Andrzej, poszli za Jezusem, no i tam nabrali po spotkaniu z Jezusem przekonania, że to jest naprawdę Mesjasz. Nie? No i później dowiadujemy się, że nawet powstały pewne takie ogniska potencjalnego konfliktu. Mianowicie uczniowie Jana Chrzciciela zarzucali. Ja nie, a ty wiesz, co ten robi, o którym ty złożyłeś świadectwo? On też chrzci. A my byliśmy przecież pierwsi. A to on teraz też chrzci.
A w ogóle to więcej do niego ludzi przychodzi. A przecież ty byłeś pierwszy. No i tutaj się pokazała wielkość Jana Chrzciciela, prawda? On potrafił, i to na pewno nie było wymuszone, ale autentyczne, że potrafił się cieszyć cudzym sukcesem. Cudzym sukcesem. To jest chyba wyjątkowo trudne. A zwłaszcza jeśli ten sukces jest naszym kosztem, tak by można powiedzieć, prawda? Ale Jan Chrzciciel coś takiego potrafił autentycznie taką radość mieć i cieszył się, że to, co mówił o Jezusie, to wydaje się być prawdą i że ludzie do Niego idą i że On też chrzci i że ta misja Jego się rozwija. No ale potem Jan został uwięziony. No i wiecie, jak to w więzieniu, nie wiem, czy wiecie, ale możemy sobie teraz wyobrazić, jak to jest w więzieniu. Człowiek ma dużo czasu, zamknięty może pewnie w czterech ścianach, mija dzień po dniu, nic się nie dzieje jakiegoś, co by mógł się Jan Chrzciciel spodziewać. A czego Jan się mógł spodziewać? Wizyty. No to wizytę tam miał, szczególnie jego uczniowie go odwiedzali, ale Jezus w zasadzie oddalił się od miejsca uwięzienia. Dalej prowadził swoją misję. No a nic nie działał na rzecz uwolnienia Jana Chrzciciela. A tutaj on oczekiwał też, prawda, że Jezus może będzie jakoś do ludzi przemawiał, że Jan jest niewinny, za wiarę cierpi, dlatego no, mógł się czegoś takiego spodziewać. A Jezus nic takiego nie czynił. No i w tym momencie przyszło takie zwątpienie. Nie było to stuprocentowe, ale Jan potrzebował takiego utwierdzenia. No i wysyła tych swoich kilku uczniów do Jezusa z zapytaniem. Jakie to było zapytanie? Przeczytajmy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Dzisiaj rozważanie na bazie Łukasza mamy, więc możemy skorzystać tutaj ze sprawozdania. Z 7 rozdziału od wersetu 19 możemy czytać. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? No i oni zadali to pytanie Jezusowi. No i co Jezus miał powiedzieć? Tak jestem, albo nie jestem. Pomogłoby to w rozwiązaniu wątpliwości Jana? Jezus odpowiedział, mnie się wydaje, w najwspanialszy sposób, jak tylko mógł uczynić. Odpocznijcie sobie, być może im powiedział, usiądźcie. Za chwilę będziecie mogli wrócić z odpowiedzią do Jana Chrzciciela. No i oni usiedli i przyglądali się, co się dzieje. Dwudziesty pierwszy werset. A w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych i wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I uczniowie Jana to wszystko widzieli, nie? A więc teraz nie tylko zaniosą to, co im Jezus powiedział, ale zaniosą także swoje doświadczenie. Myśmy widzieli, co ten człowiek czyni. On naprawdę nie tylko, że wspaniale naucza, ale czyni cuda, wypełnia proroctwo, które o tym mówiło też z księgi Izajasza.
Odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani. Ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Ja myślę, że gdy Jan wysłuchał tego sprawozdania, nie miał już żadnej wątpliwości, że Jezus jest tym Mesjaszem. Przyjął te słowa z pokorą, zrozumiał taką też pewnie łagodne napomnienie, którego Jezus mu udzielił w tej formie, że po prostu nie wątp we mnie, ale wierz. Wszystko się dzieje według Bożego planu. No, możemy też podziwiać Jana Chrzciciela, bo dlaczego on trafił do więzienia? Wystąpił przeciwko praktyce, którą Herod zastosował, że zabrał żonę swemu bratu, Herodiadę, tak? Widocznie ona też wolała Heroda od Filipa, no bo podpadł tej Herodiadzie, prawda? Herod jeszcze rozumiał tak, że no nie powinien, tak? Miał jakieś wyrzuty sumienia, ale ta kobieta to chyba była bez sumienia. No i za jej przyczynkiem wiemy, co się stało z Janem Chrzcicielem. Nie dość, że trafił do więzienia, no to jeszcze stracił życie. Chociaż nie chciał Herod tego uczynić. Musimy tu oddać Herodowi, że nie chciał. No ale tak się uwikłał, że nie sprzeciwił się Herodiadzie i jad został ścięty. Umarł śmiercią męczeńską. No i drodzy, wydaje się, że jeśli chodzi o misję Jana Chrzciciela, ona się załamała, że Jan skończył w sposób tragiczny, nieciekawy. Ale znajdujemy pewne sprawozdanie. Jest ono ten fragment Biblii, który chcę teraz zwrócić uwagę, to jest to fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie w 17 rozdziale czytamy pewną historię, która jest związana z Jezusem. Jest to też oczywiście wyjątkowa historia, bo to jest historia przemienienia Pana Jezusa. No i wiemy, że na tej górze przemienienia to byli trzej apostołowie, tak? Trzej apostołowie, był Jezus, to cztery osoby. Ale nie tylko te cztery osoby. Kto tam jeszcze był? Eliasz, Mojżesz. Jana Chrzciciela tam nie było, o którym mówimy, ale był Eliasz i Mojżesz. Uczniowie, dowiadujemy się, gdy to wszystko zobaczyli, to Piotr mówi: Panie, tak nam tu dobrze, że tutaj możemy namioty postawić. Trzy namioty dla Ciebie, dla Eliasza, dla Mojżesza. Ale Biblia mówi, że on tak mówił, ale tak chyba bardziej paplał niż mówił rozsądnie. Nie wiedział, co mówi. No, ale potem, gdy to wszystko zniknęło i oni wracali, a Pan Jezus im powiedział, że teraz to zachowajcie dla siebie, nikomu o tym nie mówcie, co żeście widzieli. I oni zastanawiają się, tak, jak to żeśmy widzieli? Widzieliśmy Mojżesza, widzieliśmy Eliasza, a przecież w Biblii jest napisane, że ma przyjść Eliasz. Znacie taki fragment w Biblii, gdzie jest powiedziane, że ma przyjść Eliasz? Księga Malachiasza o tym mówi. Ostatni fragment Księgi Malachiasza mówi tak. O dwa ostatnie wersety czytam. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. No i gdy oni tak zapytali o tą sprawę Jezusa, to jest to ciekawe, co tutaj Jezus im odpowiedział. Werset 10.
17 rozdziału Mateusza. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając, rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Odpowiedź Jezusa może być trudna do zrozumienia, bo on mówi jakby dwutorowo, prawda? Z jednej strony mówi, że Eliasz przyjdzie, czyli coś jeszcze będzie w przyszłości, a z drugiej strony powiadam wam, że Eliasz już przyszedł. No i uczniowie odnieśli to do Jana Chrzciciela, że Jan Chrzciciel, zgodnie też z proroctwami właśnie z Księgi Izajasza czy z Księgi Malachiasza, był właśnie takim Bożym posłańcem, który w duchu i mocy Eliasza prowadził ludzi do Boga, do nawrócenia do Boga. To też była misja Eliasza, gdybyśmy sobie tak przypomnieli, prawda, wtedy, kiedy lud był tak jedną nogą po stronie Boga, a drugą nogą w rozkroku był, prawda? Tak można powiedzieć. A on mówi, jak będziecie tak długo na te dwie strony kuleć? Wybierzcie w końcu, komu chcecie służyć. No i wiemy, że to była taka reforma religijna za czasów Eliasza w tym względzie. No i Jan Chrzciciel podobnie, prawda? Też Izrael. Tam nie było bałwochwalstwa, ale była taka religijność faryzejska, prawda, powierzchowna, oparta na zwyczajach, na tradycji i potrzebna była praca, nie? Na ten temat. I teraz Jezus mówi, ale Eliasz jeszcze przyjdzie i wszystko odnowi. No to drodzy, tak spróbujmy o naszych czasach. Czy w naszych czasach potrzeba jest odnowy? Potrzeba. A co trzeba odnowić? Nas. Nas potrzeba odnowić. A tych ludzi, którzy uważają się za wierzących, tak, że wierzą w Boga, też trzeba odnowić. No to kto ma być tym Eliaszem? Słowo Boże. Potrzebny jest ktoś, kto będzie to poselstwo ludziom głosił, tak? Wypada na nas. Najpierw my musimy się sami nawrócić, tak? A potem prowadzić innych do nawrócenia. Tak? W czasach końca Bóg planuje przeprowadzić dzieło odnowy i poselstwo trójanielskie mówi, że takie dzieło odnowy i głoszenia dobrej nowiny Ewangelii zbawienia przed przyjściem Króla, który przychodzi, ma być wykonany. I drodzy, Jan Chrzciciel jest dla nas dobrym przykładem, abyśmy wstępowali w ślady i wiernie tą naszą służbę wykonywali, tak jak ten mąż Boży w czasie dla niego przewidzianym przez Boga i w roli, którą podjął, żeby tą misję też on wykonywał i żebyśmy my też ją dobrze wykonywali. To jest taka puenta chyba, którą dzisiaj zakończymy nasze rozważanie. To jest wielki przywilej, ale też co? Jest to wielka odpowiedzialność, tak. Ale niech to będzie celem naszego życia, abyśmy wywyższali Boga, głosili prawdę, czy ona jest popularna, czy mniej popularna. Byśmy byli tacy odważni, jak właśnie ten człowiek, o którym Pan Jezus wspomniał. To jeszcze na odchodne tych dwóch uczniów, prawda? Czy tam kilku uczniów, nie, dwóch ich dokładnie było, którzy odchodzili, prawda? Oni odchodzili, a Jezus o Janie mówi, a kogo wyście poszli oglądać na pustynię? Czy to trzcina, która się chwieje? Nie było większego proroka, który się z niewiast narodzili, jak Jan Chrzciciel. Trudno było o większą pochwałę, jak tą, którą Jezus wypowiedział o tym mężu Bożym. Chwała Mu niech za to będzie i wierzymy, że kiedyś i my usłyszymy taką piękną pochwałę, która już jest zapisana w Słowie Bożym.
To dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana mego. Amen. Amen.